Według pokemonowej legendy Regigigas miał być tytanem zdolnym do przemieszczania kontynentów. To on miał pociągnąć za sobą masy lądowe, tworząc góry, doliny i krajobrazy, które znamy dzisiaj. Nazwa tego pokemona wywodzi się od Regi albo Regi, czyli królewski, i Gigas ze starożytnej greki gigant. Tytan, olbrzym. Także dzisiaj polowanie na tego królewskiego olbrzyma. Czy uda mi się zdobyć Shiny? Zapraszam na Shiny Hunting, ale też chciałem zwrócić uwagę na pewną ciekawostkę o tym Pokemonie. Był on dostępny po raz pierwszy w 2019 roku i pamiętam to bardzo dobrze, bo wydałem wtedy na niego 37,99. Okej, wygląda to, że udało się zapłacić 38 zł moją kartą kredytową. Dostałem ticket i dostaję od razu też medal, unikalny medal za ten event. Tak, po raz pierwszy dało się go zdobyć jako część płatnego questa. No chodź tu, Regigigasie. Jest duży. Jest z niego wielkolud dobry. Jaki dobry atak tutaj napiernicza. To jest kozak. Kozak z wyglądu, bo oczywiście jeśli chodzi o jego przydatność w Pokémon GO, nie ma takiej przydatności niestety. Wszystko mi za pierwszym albo drugim bolem dzisiaj siadało i Regigigas tak samo. Regigigas, ekskluzywny, póki co ekskluzywny Pokémon dla tych, co zapłacili. Tak teraz wygląda nasza rzeczywistość w tej grze, że kto płaci, ten ma. Muszę przyznać, że żałuję, bo mogło być to najgorzej wydane 40 zł w mojej karierze Pokémon GO. Gdyż teraz, parę lat później, można go sobie rajdować dowoli, polować na Shiny, na Setę, na zwykłych rajdach, które wychodzą dużo, dużo taniej. I tak to z wszystkim bywa w Pokémon GO, że najpierw jest płatne albo ukryte za jakimś paywallem, mniej lub bardziej oczywistym do zauważenia, a potem stopniowo staje się coraz prostsze i prostsze do uzyskania. No cóż, nie ma co rozpamiętywać przeszłości i pora skupić się na teraźniejszości. Lecimy po Shiny. Czerwoni i niebiescy połączyli siły. Teraz mają wspólnego Gyma z Regigigasem i Metagrossem na jego głowie. O! Nie, już Metagross zniknął. Ale kurczę, ostatnio jest tyle błędów. Na przykład jeszcze widziałem taki. Cały taki zespół R otoczył. Tak, typa. Nie. Dzisiaj odpalamy Mega Kangaskhana. Macie 5 sekund na zgadnięcie dlaczego. Na odpowiedź będziemy robić Regigigasa i przydałoby się więcej XL-eczek. O, już dostałem zapro na remocie, a nawet nie jestem online. Jarl Pogromca. O, widzisz, konkurencję nam robi. Dobrze, że chociaż jeszcze na rajdach legendarnych można robić remote. Ile kupiliście tych boksów? Co są ostatnie boksy? Fajne. W ogóle nie wyświetla ci się? Też mi Krzysiek mówił w Łodzi, że jemu się nie wyświetla ten boks. No to czyli się potwierdza, że nie wszyscy mają tego super ride boxa, słuchajcie, za 999 coinów i tam jest 15 zielonych ride passów. Jak zwykle pasujące stroje. Ja już takie wakacyjny vibe trochę tak szukałem co na lato sobie ustawić, bo ja zmieniam ubranie raz na pół roku, to wiesz. A wy pod każdy event macie inne. O, tu by się przydał Terrakion. Kurczę, robiłem ostatnio dwa lucky trade'y i zapomniałem o tym, że muszę zrobić Shiny Terrakiona. Ja i tak nie mam do niego 296 XL-ek. Ale by się przydało. No oby tak wyglądały, słuchajcie, rajdy na Mewtwo w sobotę. Bo słyszałem, że są lekkie problemy techniczne, mianowicie podobno te Shadow Gemy nie działają tak, jak miały działać. Jak ludzie robią trójki, to okazuje się, że te Gemy nic nie robią, aż się nie użyje bodajże 8. Oby nie było żadnych problemów, słuchajcie, na Shadow Rajdach na Mewtwo w sobotę, bo... No bo będzie lipa. Ale się dziwnie rzuca. Prosto w krocze. Kupowaliście płatny quest za 36,99 na Regigigasa? Ja też go kupiłem, także nie ma tak dobrze wydane pieniądze. On już był shiny wcześniej? A taki niebieskawy, nie? 3 Regigigas Candy. A właśnie, a gdzie Rare Candy XL? Mieli zachęcać ludzi? Mnie nie zachęcili zerowymi ilościami Rare Candy XL. Ciekawe jak będzie bez kitu w sobotę na Mewtwo. Ciekawe czy będą też gwarantowane 3 Rare Candy do Mewtwo i czy będzie shiny rate 1 do 20. I bez kitu ciekawe, czy nam działać te Shadow Gemy. Także tak, moi drodzy, Regigigas jest przykładem tego, że raczej nie warto wydawać pieniędzy w Pokemona, jakieś tam ekskluzywne questy z ekskluzywnym Pokemonem, bo przypominam, że właśnie po raz pierwszy, gdy Regigigas był dostępny, to był z płatnego questa, który kosztował około 37 zł, mam cały taki filmik z tego parę lat temu. Od tego czasu już był dostępny kilka razy, w coraz prostszej formie, najpierw EX rajdy, teraz zwykłe rajdy z szaniaczkiem. I to samo dotyczyło galeriańskiego Mr. Mime'a, Shinxa, kiedyś rzadki drop tylko z rajdów. Potem miał Community Day'a, no i Bad z jajek, który ludzie polowali, a potem CD. Ciekawe jak będzie z Larvestą chociażby, także dlatego ja nie płaczę za tą Larvestą i nie chcę tutaj złapać się, wiecie, na wydawanie gigantycznych ilości na inkubatory. Kiedyś będzie jakiś prostszy sposób, a jak nie, to się zamienię z kimś za coś fajnego na Lucky Trade'zie i też będę miał. Znowu bez Rare Candy XL. Dzięki, John. 3077 to nie jest seta, nie? To nie łapiemy nawet, bo tutaj już 40 sekund muszę wbijać. Bo nie, żebym potrzebował tych XL-ek do niego raczej. Jak coś, żeby ktoś tutaj nie opowiadał, że gramy na cmentarzu, to gramy na cmentarzu. Ale. Chodzi o to, że po prostu u nas cmentarz centralny to jest taki po prostu duży park i ludzie tu przychodzą jeździć na łyżworolkach. Więc w boksy też można grać, tym bardziej. Oczywiście z zachowaniem 100% szacunku i ściszonego tonu głosu. Szańczek.
słuchajcie, to był chyba ósmy mój dzisiaj radzik i jak do tej pory jeden Red Candy XL i zero szeniaków. No ale cóż, jest to zawsze 160 tysięcy expa, w razie jak kiedyś prowadzą 60 level, może się przyda, troszkę więcej do medalu za zbijanie legend, może jak kiedyś prowadzą diamentowe medale, to się przyda. A wiecie, przy koszcie rajdów tam 60 groszy za rajda, to jest to fajny spacerek, fajne hobby. Tak trzeba żyć, moi drodzy, tak trzeba żyć. To był beznadziejny. O, jest tu Red G. Przeszliśmy go, czy jak? Podobno nie działają te dżemy całe. Dopiero jak się 8 czy 9 odpali. Musi mieć chyba połowę życia zbitą, czy tam 35%. Jak 35% życia zbijemy mu, to się zaczyna enrage. O, zaczął się. I co? Nie odpalamy tych dżemów, nie? Bo nie ma sensu. O, było w końcu widać. Coś się zadziało, ty jak dałaś. Dobra, teraz zahulało nam, słuchajcie, na Shadow Ride'zie. Ale miał minę, jak go zbiliśmy, widzieliście? Wbijamy do Jarla tam, a wszystkich nas zaprosił. 9 dzisiaj, jakoś tak. Komary tną. Ale zbijać trzeba. Ty, no 3 komary na jednym kolanie. Siedzi. 3 minuty. A to jest seta w ogóle, he? Zapomniałem, że 3104 to jest seta. Dziękuję pan Jarl. Dziękuję pan Jarl. Dziękuję pan Henki. Kto zaprosił? Jarl zaprosił, a Henki sprawił, że to była seta. Już wbijacie? Dobra, no to będzie ostatni dzisiaj, 10. No ja zrozumiem, jeśli shiny nie będzie, no bo teoretycznie trzeba by tak z 20 zrobić, tak? Wychodzi z matematyki, a matematyka jest królową nauk, więc jej nie oszukasz. Chyba, że ci się poszczęści. Już wiesz, czy statystyka nie skłamała tutaj? Zero shiny, a kapselek 2. Także już wiemy, kto zabrał mojego. A wy nie mieliście żadnego, nie dziewczyny? O, no to idealnie się kalkuluje, bo na 4 osoby, 2 shiny, czyli 1 do 20 szansa. Pięknie. Last ball. Uciekł. Ale dojdziemy na jeszcze jednego, moi drodzy. Czyżby shiny na koniec dnia jeszcze? I prawdziwa ostatnia próba. I nie. Także podsumowując dzisiejszy dzień. 11 rajdów, 0 shiny, 1 seta, 1 Rare Candy XL. Wow, na bogato. A wam? Jak idzie ostatnie rajdowanie? Piszcie w komentarzach i widzimy się jutro w kolejnym filmie. Cześć!